Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Może ktoś zauważył, wyglądam dokładnie tak samo jak w końcówce poprzedniego vloga, a to dlatego, że no nadal jest ten sam dzień. Tamtego już zakończyłam, już go publikuję na YouTubie. Już sobie zapisałam na kartce co, kiedy, jaka data ma się pojawić, godzina i tak dalej, bo to wszystko można w przód ustawić. A chcę, żebyście mieli co oglądać, jak będę w szpitalu. I mamy nadal sobotę. Tak naprawdę ostatni dzień 38 tygodnia. Siedzę na kanapie. Jest, no właśnie tak jak powiedziałam, sobota, ale już jest 4 godzina po południu. I słuchajcie, cały dzień tak naprawdę ja nic nie robię. Oprócz tego, że nastawiłam kilka prań, które dosłownie są suche po 15 minutach, jest upał niesamowity i nie wiem, czy ja tą końcówkę ciąży znoszę tak źle z racji tego, że jest upał, czy o co chodzi, bo naprawdę jest mi mega, mega gorąco. W tym odcinku pokażę Wam, zaprezentuję Wam nasz wózek. Wszystko, i gondola, i spacerówka, i siodełko do samochodu, siedzonko, jak zwał, tak zwał. Jak również łóżeczko oraz Moses Basket, który będziemy mieć tutaj w salonie. No bo wiadomo, jak jesteśmy na dole, to dziecko też trzeba gdzieś położyć. No, więc tak będzie wyglądał ten vlog, ale zanim ja przejdę do tego, do tej prezentacji, to chciałam się Was zapytać o poradę. I to nie ma nic, żadnego związku z ciążą. To jest coś, co od pewnego czasu denerwuje mnie w domu. A wiem, że różne osoby mnie oglądają w różnym wieku i na pewno ktoś znajdzie się z jakimś pomysłem, bo podłoga doprowadza mnie do szału. I to jest właśnie to. Problemem, o który chcę Was zapytać, poradzić się, może macie jakieś pomysły, jest podłoga, a dokładnie schody. I już Wam mówię, o co chodzi. Okay, lecimy z koksem. To jest podłoga u nas w salonie, o, żeby teraz ostro złapało. To jest podłoga, prawdziwe drewno, tam mamy taką samą, w kuchni kafelki, łazienka kafelki. No i tam zaczynają się schody na górę. No i teraz o co chodzi? Te nasze schody to są schody drewniane. Dom kupiliśmy 8 lat temu i to były dywany i stare schody. Więc to wszystko zostało wywalone, że tak powiem. I zostały zainstalowane schody dębowe. Tylko to był taki naturalny dąb i trzeba było je wtedy jeszcze zaimpregnować, pomalować czymś, no wybrać sobie kolor. No i są, wiadomo, na rynku dostępne różne farby właśnie do drewna, żeby to wyglądało fajnie. I ja za chwilę właśnie odwrócę kamerę i pokażę Wam, jak to wygląda. Myśmy przez 8 lat nie mieli problemu. Co jakieś czasy schody były przemalowywane, nawet niedawno, no bo pojawił się problem. Ale od 2 miesięcy zauważyliśmy, że te schody, nie wiem, łapią wszystko, każdy brud. I ja Wam pokażę, w jakim one są stanie teraz, co mnie szlak trafia i tak jest non-stop. Na górze, zaraz pójdziemy, odkurzyłam wszystko. Kurze z mebli, no z parapetów, ze wszystkiego, wszystko starte, ładnie, pięknie. Podłogi odkurzone odkurzaczem na maksymalnym ssaniu, bo ja tak zawsze odkurzam, na maksa go włączam. Następnie cała podłoga, bo wszędzie jest drewno, przemyte właśnie ciepłą wodą z specjalnym środkiem odkażającym, takim do podłóg, co tam niby zabija prawie 100% bakterii. Cała góra umyta. Cały dół umyty, tak samo, wysprzątane, wszystko, słuchajcie, wylizane, że tak powiem. Wszystkie kapcie wyprane, czyste, laczki, nasze nogi też, każdy miał prysznic. Wszystko jest ładnie, czyste, piękne, ale od 2 miesięcy, co zauważyliśmy, idzie się na górę. Nieważne, czy się idzie na skarpetkach, czy się idzie w butach,
czy się, no w butach nie, bo my tam nie idziemy w butach, ale czy się idzie w skarpetkach, na bosakach, w klapkach, w kapciach miękkich, czy się na przykład jest na górze i ta podłoga jest umyta i zaczyna się chodzić, no ale wiadomo, że jest sucha, to pojawił się mega problem. Ta podłoga jest non-stop brudna. I ja Wam to teraz pokażę, o co chodzi i mam nadzieję, że ktoś mi poradzi, co z tym fantem zrobić. No dobra, idziemy na górę, tu jest nasza bramka. No i zobaczcie, tu są schody. Na pierwszy rzut oka, no wydawałoby się, no co ty Ania, no czyste, tak? No idziemy. Wy tego tak naprawdę tutaj nie widzicie, ale no też nie widzicie. Ale zobaczcie, zbliżamy się ku górze, widzicie ten biały nalot. To jest wszystko. Brud, kurz. I teraz zobaczcie, bo tu jest na górze jaśniej. Zobaczcie na to. Co to w ogóle ma być? Ta podłoga, słuchajcie, pół godziny temu umyta. I patrzcie. Widzicie? No kurz. Syf. Jak ja bym to teraz przymyła czymkolwiek, mopem, szmatą, gąbką, to to się da umyć. Oczywiście to będzie ładne, piękne. Wyschnie. Po czym ktoś sobie tu przyjdzie, cupnie tam albo tam i na nowo coś takiego. No nie mam pojęcia. No zobaczcie, jakby ktoś po prostu mąkę, ale patrzcie. No brud. I teraz ja się pytam, skąd? No wszystko wszędzie umyte. Podłoga drewniana. Zero dywanów. A syf jaki jest, taki jest. Czy ten sam problem jest tutaj? I taka podłoga jest brudna również po 5 minutach w innych pokojach? Nie wiem, bo tutaj jest podłoga o wiele jaśniejsza. I tutaj po prostu czegoś takiego nie widać, ale zobaczcie, no tam syf. I nie wiem, co z tym zrobić. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to jest takie obkurzone, przyklejone? I w ogóle skąd to się wzięło, skoro wszędzie wszystko jest posprzątane? Dajcie mi znać, czy macie jakiś pomysł, albo czym to myć, albo zaimpregnować, żeby takie babole się nie działy. Ale tak jak mówię, cały dom jest wysprzątany, wylizany. Błagam, pomóżcie. A dobra, teraz przechodzimy do prezentacji wózka. No i przechodzimy do prezentacji wózka. Powiem Wam, ciężko mi niesamowicie, ze względu na upał, ale stwierdziłam, że muszę to zrobić, bo już potem nie będzie czasu. Tak więc oto i wózek, jak się prezentuje. Wózek firmy Mamas i Papas. Oyster. No i... Aha, Oyster 3. Tak się nazywa, Oyster 3. Tak się prezentuje, słuchajcie. O, tak go trochę tu podniosę. Ma 4 koła, co jest też nowością dla mnie, bo jak Adam był mały, to mieliśmy wózek na 3 kółkach Queenie Bus. Tym razem wjeżdża Mamas i Papas. I to jest marka bardzo, ale to bardzo popularna w Anglii. Bardzo dużo osób ma właśnie wózki Mamas and Papas. Oni mają całą różną kolekcję do wyboru, wszystkiego do koloru. Mają swoje sklepy stacjonarne i online. I nie są to produkty tanie, jest to marka dosyć droga, no i też jest właśnie znana i popularna. I ten wózek, słuchajcie, myśmy kupili z drugiej ręki, czyli używany. I bardzo jestem zadowolona z racji tego, że po prostu wygląda jak nowy. Oczywiście wszystko tutaj można sobie zdjąć, wyprać, to też zrobiłam wcześniej. Tutaj też Wam zaraz pokażę spacerówkę, do tego też jest torba w tym samym kolorze, którą można sobie tutaj na specjalne haczyki zawiesić do tej ramy. No i tak jak mówię, Mamas i Papas bardzo popularne w Anglii, nie wiem, czy ktokolwiek słyszał o tej firmie w Polsce.
Tutaj no takim numerem jeden właśnie jest Mamas i Papas, jest też Bugaboo, tak to się chyba nazywa. To są też dosyć takie drogie wózki i bardzo popularne, no ale w Polsce wiem, że też są, chociaż nie są, nie wydaje mi się, że były aż tak popularne. Silver Cross jest bardzo popularny tutaj, Modern Care, Kozako, jakoś tak. I to by były chyba takie marki, które są najbardziej popularne. W Polsce taką marką, jak mogę zauważyć na internecie, czytając, oglądając różne drogi i tak dalej, bardzo popularną marką jest Cybex. I w Anglii ta marka nie jest zbyt popularna. Widuję ludźmi z tymi wózkami, ale powiem Wam szczerze, że te wózki takie, co mają no te takie cienkie nóżki, srebrne lub złote i mają tu jeszcze jakieś skrzydła na boku i tak dalej, ten model, nie wiem jak się ten model nazywa, to powiem Wam, widziałam może z 2-3 razy i za każdym razem jak widziałam, to w sumie to byli Polacy. Także no, wśród Anglików nie jest popularna ta firma Cybex, aczkolwiek można ją dorwać w sklepach. Widziałam w Johnny Lewisie, oczywiście ceny przerażają, tak jak i w Polsce. Są to wózki bardzo drogie. Ten wózek na chwilę obecną można kupić oczywiście w sklepie Mamas i Papas. On kosztuje gdzieś z tymi wszystkimi akcesoriami, które my mamy, około 1400 funtów. Czyli no cena nie mała. Myśmy go kupili z drugiej ręki, zapłaciliśmy 250 funtów za wszystko. Tu jest gondola, stelaż, ta torba, jest też spacerówka, którą Wam za chwilę zaprezentuję. Jest też fotelik, który też Wam zaprezentuję. Do tego też jest ISOFIX do samochodu i drugi zestaw do drugiego samochodu, czyli ISOFIX i fotelik również kupiliśmy używany, ale już od kogoś innego, tak? Także też ma inny kolor, bo ten w moim samochodzie jest szary, a nie brązowy, tak jak to. No i teraz co? Myślę, że wózek się sprawdzi, jest solidnym wózkiem, na czym bardzo nam zależało ze względu na to, że my ogólnie rzecz biorąc dużo jeździmy gdzieś, więc będzie składany, rozkładany, nawet do samolotu. Właśnie o to nam chodziło, żeby to była jakaś dobra marka, coś też, co może się łatwo składać, co jest stabilne, co się zaraz za 5 minut nie rozwali, bo są takie wózki, które można już kupić za 300-400 funtów, które wyglądają bardzo podobnie do tego, ale to są jakieś takie marki no, nieznane i nawet w sklepie, jak się dotknie, porusza i tak dalej, no to czuć, że w każdej chwili taki wózek może się, że tak powiem, rozpaść, połamać. Nie chciałam też wózka czarnego, bo nie podobają mi się, po prostu każdy ma wiadomo inny gust. Mi się osobiście wózki czarne nie podobają, nie ze względu na to, że jakoś tam przyciągają słońce i tak dalej, no bo teraz już te wszystkie materiały są z takich tworzyw, że to właśnie odbija to słońce, a nie przyciąga. No i co? Może Wam zaprezentuję. Tutaj na dole jest bardzo pojemna torba na zakupy, taki koszyk, co jest świetne. Tu mamy, słuchajcie, jak tam wstanę, bo zobaczcie mój beben. Jak możecie zobaczyć, taki pokrowiec, no czy to na chłodniejsze dni, czy jak tam, to można to zahaczyć od środka, postawić to też, no i rozpinamy, bo tego chyba na razie nie będziemy używać, prawda, bo jest przecież gorąco, a dziecko lada dzień się może urodzić. Dobra, nie śmiejcie się ze mnie, że nie umiem tego otworzyć, ale no. Zdejmujemy. To wszystko w środku można tutaj otworzyć, wyprać, tak jak mówiłam. Jest też materacyk, ja już tu nałożyłam prześcieradełko. Można oczywiście tą budę złożyć. O, w ten sposób. No i fajnie, można wziąć do góry, to kliknie i się samo nie złoży. Z tyłu tutaj jest oczywiście ten taki, że tak powiem, wywietrznik, ta siateczka taka. Jakieś ciepło to też można, słuchajcie, tutaj otworzyć.
O, jakoś tak. Nie wiem, w sumie. Pewnie to jakoś można też złożyć i zamknąć. Takie różne duperele, curegiele. Ja tego jeszcze tak naprawdę nie sprawdzałam. Teraz będę musiała to zahaczyć, żeby to z powrotem weszło tam. Dobra, nieważne. Zdejmowanie jest bardzo łatwe, bo tu jest jedna taka klapka i zobaczcie. O. Schodzi gondola, bardzo leciutka. Także nie ma problemu, sam wózek też się bardzo łatwo składa. Niech no zdejmę tą torbę, nie wiem, będę ją używać czy nie. Tam w środku są różne przydziałki, jest też mata do przewijania. Aha, rączkę można też, gdzie to jest, tu, wysunąć. Także dostosować do wzrostu. No i teraz, jak to się składało? Aha, wiem, tu są takie dwa przyciski. Jedzie się tak. No i tak, o, i wózek złożony. I tu jest też taki bolec, żeby to się nie otworzyło. Także no, zobaczcie, mało miejsca zajmuje i to nam się podoba. Tu się odhacza do góry i wózek z powrotem rozłożony. Także spoko. Czy ja to w ogóle nagrywam? Tak, nagrywam, fuh. Także tak to wygląda. Do tego oczywiście są adaptery, które wkłada się i można nałożyć na górę siedzonko z samochodu. Ja osobiście powiem Wam, że nie cierpię tego robić. Ja wiem, że dużo ludzi właśnie przykłada. O, kolega tutaj wyczaił, chce wskoczyć. Wiem, że dużo ludzi tak lubi robić. Gdzieś jadą, dziecko zaśnie, potem bierze się siodełko, wkłada tu i się jedzie i wiecie, jest ok. Znaczy ten fotelik samochodowy. Powiem Wam, dla mnie to było zawsze zmora. Z racji tego, że tam są takie dwa bolce, trzeba je przycisnąć i podnieść, się zdjąć. I ja nigdy tego sama nie potrafię zrobić. No, nie wiem. Plus, wiadomo, jak się gdzieś przyjedzie, trzeba ten pas odciąć, trzeba tego izofiksu to wyciągnąć. Wtedy to rozłożyć na górę, to siodełko, potem jak się przyjdzie, to trzeba znowu te dwa bolce nastawić, przyciągnąć do samochodu, wcisnąć ten izofix, założyć pas. Czy ktoś tu idzie? Nie. Dobra, cicho. Także dla mnie to jest zawsze dużo ceregeli, ja nie lubię, zawsze miałam tak, że jak Adam był mały, on sobie spał, ja sobie nakładałam gondolę i przekładałam go, smoczek do buzi, nie było problemu. Wiadomo, każde dziecko jest inne, kto wie, może to będzie się budzić i będę miała to wszystko przeklęte i będę przesadzać razem z fotelikiem samochodowym, choć wolałabym nie. Teraz tak, tu jest taka, wiecie, szybka prezentacja, jak widzicie, te kółka tutaj się kręcą. W ogóle bardzo łatwo też te kółka zdjąć. Wystarczy go po prostu podnieść do góry. Tu jest jeden przycisk, tu jest jeden przycisk. Można je wyciągnąć, wziąć do wanny, umyć. Tak samo z tyłu te koła można. To nie są też koła pompowane, tylko takie na stałe. W razie gdyby coś się stało, to można sobie też zamówić. Tutaj jest oczywiście hamulec. Także spoko. Bardzo zwrotny, taki się wydaje i przyjemny. Tutaj ta rączka jest też taka skórzana, fajna, przyjemna. Także no, mi osobiście podoba się. I mamy spacerówkę. To jest ta rączka. Można to podnieść, to jest w ogóle bardzo lekkie. Zobaczcie, ja to bez problemu podnoszę. Można złożyć. No i zaprezentuję Wam, jak wygląda spacerówka. Oczywiście tak samo gondolę, tak samo spacerówkę można w dwie strony założyć, że patrzy się na dziecko, bądź dziecko patrzy w kierunku jazdy. Więc może załóżmy to teraz w ten sposób, że dziecko patrzy w kierunku jazdy. O, tak wygląda. Tutaj jest założony taki zimowy pokrowiec już, taki no siedzisko ciepłe, żeby dzieciowi było ciepło, bo no pewnie my zaczniemy to używać w zimę, bo mała się ma urodzić. I teraz no to cały lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, te 5 miesięcy pewnie będzie na leżąco,
Zobaczymy, kiedy zacznie się jakoś tam podnosić i nie będzie zadowolona w gondoli, bo Łada ma ten proces, nastąpił bardzo szybko. On nie lubił leżeć, wolał wszystko widzieć i wózek, który mieliśmy wtedy, był trochę inny od tego i to wszystko można było tak... Znaczy tu też można... Jak to wygląda? No wiecie, że można jakoś tak na pół leżąco, czy coś takiego, że dziecko nie siedzi, tylko jest tak na... No tak na wpół, tak, także zobaczymy jak ona będzie, czy będzie tam zadowolona, czy nie, bo jest, wiecie, spora rzesza ludzi, którzy bardzo długo dzieci trzymają właśnie tak należąco. Adam miał niecałe 5 miesięcy, jak już właśnie w czymś taki był włożony i o wiele bardziej był zadowolony, bo on się bardzo podnosił, był silny, duży, także to też zależy od dziecka. No i my mamy już to tutaj włożone, ja to wszystko oczywiście wyprałam i tutaj ten spód też, bo no to będzie taki właśnie okres zimowy, jak już będziemy z gondoli dziecko przekładać do spacerówki. Oczywiście tą rączkę, ona jest ze skóry, można też ściągnąć, bądź też jedną stronę ściągnąć, wiadomo, dziecko wyjąć czy coś tam, właśnie pasy. Tu jest też taka dodatkowa nakładka, którą można ściągnąć, jak ktoś nie chce, nie lubi. Jest oczywiście buda. No i tą budę można rozłożyć, że jest do samego dołu. W ogóle to można schować. Albo jakieś słoneczko świeci, można wyciągnąć. I tu jest zamek. I zobaczcie, tą budę można zrobić w ten sposób, że więcej zasłania, więc tak to się prezentuje. Co jeszcze? Tu oczywiście są też zamki na footmove, czyli na ten śpiworek, który też mamy, który jest gdzieś w szafie, to już nieważne, to kiedyś tam zobaczycie. Tutaj oczywiście na nogi to też się reguluje, tutaj jest miejsce, dziecko może sobie trzymać nóżki, potem jak jest więcej, to można jeszcze bardziej na dół, może tu sobie nogami sięgnąć. Chociaż nie wiem, czyż takie dziecko duże jeździć będzie w wózku. No, tak jest chyba najwyżej. Tak, tak jest najwyżej. No i oczywiście można na płasko rozłożyć. O, że się jedzie i dziecko sobie śpi. Ładnie, pięknie. No i tak jak mówiłam, można w drugą stronę to odwrócić, że my patrzymy na dziecko. Także spoko, bardzo lekkie, bardzo fajne. Do tego też mamy przeciwdeszczową kapę i to ona jest w sumie na gondolę. I ja ją tutaj mam, bo no, gondola będzie w pierwszym rzędzie używana. Na to też mamy na górze w szafie, także mamy takie duperele. Mamy też, słuchajcie, parasolkę. Ale parasolka, się tak rozglądam, o widzę ją, parasolka tak naprawdę nie jest z tego zestawu. Parasolka jest od wózka, który Adaś miał, ale słuchajcie, wstrzeliłam się w kolor, bo też jest brązowa i pasuje, bo można ją tutaj przyczepić, niech no wam pokażę. Tak jest parasolka, myśmy ją mieli na strychu, w ogóle Adasia wózek też mamy, tylko że on jest w Polsce i powiem wam, że 10 lat minęło. On wypłowiał, pomimo tego, że był ono przechowywany. Plus stwierdziłam też, że dobra, niech jest w Polsce. Jak polecimy, to się i tam fotelik przyda, bo to też było 3 w jednym. Plus może też zdecydujesz, że na przykład nie będę w ogóle z wózkiem lecieć, bo tam mamy wózek, no to tamten będę używać. Ale dobra, parasolka. Ta-da! Jest parasolka, ona tu ma taki uniwersalny uchwyt i można sobie ją tutaj o, przyczepić i nią żonglować w każdą stronę. Także czy tam na przykład niżej, czy tu nawet na tej rączce na pewno. Ale żem się przykleszczyła do krwi. No, no nie wejdzie. Także jak widzicie, no, przykleszczą sobie palucha. Ale parasolka pasuje jak ulał. Także bardzo jesteśmy zadowoleni z zakupu. Powiem wam też, że w Anglii to nie jest żaden wstyd i tak dalej, że ktoś kupuje z drugiej ręki wózek.
Tutaj to jest wszystko bardzo popularne. Tak jak widzieliście, ja mam mnóstwo rzeczy używanych, kupione dla dziecka, w sensie takie ubranka. I jak wchodziłam na polskie strony internetowe, zobaczyć, czy to działa też w Polsce, że ludzie kupują używane rzeczy. I faktycznie tak, są strony internetowe, ale wydaje mi się, jak popatrzę na ceny, że ludzie sprzedają po takich cenach bardzo zbliżonych do cen, w których kupili te rzeczy. I też dużo jest takie właśnie, że pojedynczo się sprzedaje, bądź w jakichś tam małych ilościach, a tutaj bardzo jest takie popularne, że sprzedaje się całymi siatkami, tak jak ja kupowałam i to jest za grosze, tak? Za 10 funtów, za 15, za 20 max. Wszystko nieważne, czy jest markowe, czy niemarkowe. Ludzie po prostu za grosze się tego pozbywają w bardzo dobrym stanie. No i tak to takie wygląda tutaj recycling. Tego jest mnóstwo, mnóstwo. To jest bardzo popularne, tak samo wózki. Najczęściej w Anglii powiem wam też, że wózek na prezent się dostaje, jeżeli ma się tutaj rodzinę. Anglicy lubią właśnie takie duperele kupować, takie prezenty. I wśród moich znajomych bardzo dużo właśnie kobiet, które rodziły dzieci, bądź będą miały dzieci niedługo, to właśnie wózek był prezentem, tak? Czy to od rodziców, czy to od teściów. W naszym przypadku myśmy nie chcieli, żeby ktokolwiek nam robił takie drogie prezenty, bo uważamy, że to jest po prostu bez sensu wydatek. Lepiej właśnie kupić coś używanego w bardzo dobrym stanie, bardzo dobrej marki i zapłacić za to grosze, więc myśmy po prostu ten wózek sami kupili. I powiem wam szczerze, ja bym bardzo źle się czuła, gdyby przyszła do mnie teściowa Artura, mama, która tutaj mieszka, i powiedziała mi, że o, kupiłam wam wózek za 1500 funtów. No wiecie, z jednej strony fajnie, no bardzo miło z jej strony, aczkolwiek ja nie lubię dostawać takich drogich prezentów, źle się z tym czuję. Też żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, każdemu ten pieniądz jest potrzebny, dlatego też wolałam sama zapłacić i kupić. No, ale co jeszcze? No tak to wygląda, nie będę już przenosić fotelika i go tutaj montować, bo to już jest zamontowane w samochodzie, już nie chcę robić ceregeli, każdy wie, jak fotelik samochodowy wygląda. Jest w tym samym kolorze, tak jak mówię, taki brąz, ma też takie dodatkowe wkładki, zaraz zresztą zobaczycie, bo ja wam pójdę do samochodu i wam pokażę. I myślę, że z wózka będziemy zadowoleni. Kolejną rzeczą, którą mamy i którą też w sumie kupiliśmy używaną, to jest ten Moses Basket. No wam pokażę. Proszę przyjść. Ja tu mam kocykiem przykryty. Kocyk zresztą udziergany przez kobietę, którą znam. I ten oto właśnie koszyk. Myśmy też kupili używany, chyba zapłaciliśmy 20 funtów w idealnym stanie. A w Johnny Louisie kosztuje 80, bo sprawdzałam. Można go sobie zdjąć. Też bardzo leciutki. Można sobie przenieść gdziekolwiek się chce. No i wszystko można też wyprać, bo to wszystko się tutaj, co widzicie, środek materacyk. Już mam też jak to się nazywa, prześcieradło włożone, które nie przemaka. Tak samo właśnie w wózku, takie nieprzemakające mam. No i do tego jest właśnie też takie prześcieradełko dookoła, które też można zciągnąć. No i to będzie stało właśnie tutaj w salonie, wiadomo. No my tu jesteśmy, coś oglądamy, coś robimy i tak dalej, przebywamy na dole. No to dzidzia będzie tutaj w tym spać. Mogę to też łatwo przenieść do kuchni, bo to nie jest ciężkie. Ja tam, nie wiem, gotuję, to mogę gdzieś w rogu daleko, wiadomo, od kuchenki i tak dalej postawić właśnie ten basket i trzymać dzieciątko. No i na górze mamy łóżeczko. Łóżeczko w sumie dostaliśmy od Artura mamy, ale to był prezent, na który ja się zgodziłam, z racji tego, że ono nie było drogie. Ono kosztowało niecałe 120 funtów. Zrobię wam prezentację. Ono jeszcze stoi w pokrowcu, ale Artur powiedział, że jutro je rozłoży. Jutro wszystko będzie gotowe, no i wtedy będę mogła wam dograć i pokazać. Tak więc to by było na tyle. Tak jak mówię, tu jest ta torba, ona ma zamek, tu jest mata, tu są takie przegródki w środku i na mleko, i na jakieś tam inne duperele, na zameczki i tak dalej. Zobaczymy, czy będę nosić, bo takiej torby przy wózku Adasia nie miałam. Także nie wiem, czy mi się to sprawdzi, czy nie. No.
A na chwilę obecną to by było tyle. Nie mamy takich rzeczy jak jakieś bouncery, takie wiecie, że dziecko tutaj leży i to się tam buja, ma jakieś zabawki i tak dalej. Na chwilę obecną tego nie kupowaliśmy. Ani żadnych mat grających, śpiewających, na którym dziecko leży, czy tu na kanapie, czy to na ziemi. Bo wiadomo, dziecko się dopiero urodzi i ludzie będą chcieli nam kupować prezenty, tak? Tutaj mówię najbardziej o no, członkach najbliższej rodziny, więc nie ma sensu takich rzeczy teraz kupować, bo po pierwsze ani nam się to nie przyda. No po prostu nie ma sensu z racji tego, że inni jeszcze chcą nam też porobić prezenty, tylko no mówię, czekają do momentu, kiedy dziecko się urodzi. Tak więc to było na tyle, taka szybka prezentacja. Jak ktoś ma pytania, to oczywiście możecie pytać, nie martwcie się, ja na wszystko odpowiem. Jestem tutaj z Wami bardzo szczera, pokazuję Wam właśnie wszystko, co dotyczy naszej ciąży, naszego dziecka. Także za chwilę zobaczycie, jak wygląda nasze łóżeczko. No i tak się prezentuje kapsuła Oyster. Już tu widzicie zamontowane. Tak wygląda ten Isofix tutaj. No i jest siedzonko. Fotelik znaczy się. Niech no złożę ten daszek, to pokażę Wam sam resztę. No i po złożeniu tak to wygląda. Kolor no taki sam jak wózek. No i teraz o co chodzi. Ten pas jest tak mega tu naciągnięty. To w ogóle można wyciągnąć, bo to jest taka wkładka no, dla malutkiego dziecka. Nie wiem w sumie, jak duże będzie nasza córeczka, więc póki co jest, zawsze możemy to wyciągnąć, jak będziemy jechać do domu. No i teraz co z tym pasem tutaj, słuchajcie, no bo to powinno pójść tam, to powinny być nogi, a tego bardziej już się nie da naciągnąć. Ten pas tutaj jest już na maksa, także nie wiem, czy to się w ogóle będzie nadawało, żeby w tym samochodzie, żeby ten Isofix używać, czy może bezpośrednio będzie trzeba trzymać siedzonko na fotelu. No, ale tak to się właśnie prezentuje. Ja mam taki sam zestaw u mnie w samochodzie, aczkolwiek u mnie jeszcze nie zakładaliśmy pasa, więc nie wiem, jak to wygląda. Plus u mnie też ja mam kolor szary tego fotelika, z racji tego, że nie mogliśmy dostać drugiego brązowego. O, zobaczcie, tu kolega przyszedł. Dzień dobry panu. Tak, chcesz jechać? No, chcę jechać. Dobra. No i teraz robimy prezentację łóżeczka, która nazywa się Next to Me. Zobaczcie, tak wygląda. My już je tutaj wcisnęliśmy pomiędzy łóżko a szafę. Tam jest jeszcze też miejsce. Tam jest zresztą stolik Artura. No i tak to wygląda. Tutaj na ścianie wisi na Adasia zdjęcie, to siostra będzie patrzeć na niego. I tak, tą ściankę, no myśmy już ją otworzyli, no bo ona będzie otwarta cały czas, ale ją można zamknąć, ona jest na razie tam włożona, ona jest na takie tutaj zatrzaski, łatwo ją można złożyć, rozłożyć. Ja tu włożyłam kocyk, żeby się nie kurzyło, to jest materac, który można wyciągnąć i w sumie nie mam takiego prześcieradła, ale podejrzewam, że można by takie prześcieradło zamówić sobie. Jak widzicie, można to łóżeczko brać do góry, na dół. My mamy na maksa do góry, bo mamy bardzo wysokie łóżka. Takie łóżka zresztą w Anglii są bardzo popularne. Siadamy, no i nie musimy się zginać. Siedzimy po prostu jak na krześle. Więc my tu mamy na maksa, ale można je wziąć o wiele, wiele niżej. Co z tym łóżeczkiem też można robić? Je można, słuchajcie, z jednej strony, na przykład tylko na dół, albo razem, czyli dziecko może spać pod kątem, czyli też fajna sprawa. Tutaj jest taka siateczka, z drugiej strony jakby się zamknęło, to też jest siatka, tutaj jest półeczka. I w sumie fajnie z tą półką, bo póki co ja tutaj mam właśnie pudło z moimi wszystkimi lekami, no i koszyczek z takimi lekami, które używam na co dzień. Także super mi to tam też weszło, się zmieściło. No i tak to się prezentuje. Ja zawsze z tej strony śpię, także fajnie wyszło z racji tego, że tam jest okno. Jest lato, jest ciepło, mam okno pootwierane, więc lepiej właśnie, żeby to łóżko było z tej strony, a nie z tamtej.
No i to by było na tyle. Tak jak Wam mówiłam, kosztowało dokładnie 119 funtów. To wszystko tutaj można dookoła też ściągnąć, wyprać, bo już sprawdzałam. No. I to by było na tyle. Życzę Wam miłego oglądania i do zobaczenia w następnym vlogu.